proszę pana. Rosjanie to... bracią Polaków? Tak. 1500 zł. Ile? 80 zł. 80 zł, jak za darmo. No taki to był szybki, wiesz, wyjazd o tym. Też dobry. No muszę dopiero później, dopiero widzę, jak wygląda. Bądź poprawny, wiesz, to nie o to chodzi, wiesz. Takie to cuda. Kontrola jakości? Dorowa, tak. Pogadaliście? Stare zdjęcia. Dobra, puść sobie te zdjęcia, fajnie są. To są stare pocztówki. Facet przyszedł, miał pieska takiego małego, gęś, wielką gęś i kaczkę i oni jak rodzina za nim. Gęsie, pożywaj go za ucho tego. No. Nie, to jak się z byle czego tak nieraz robi. No tak, tak. Jest to zdrowie, także no. Kilo. 2 złote. Płyty po 2 złote, obojętnie kto tam. Super. No dobra, ten automat. Teraz już nie ma w czym tego odtwarzać. O, kamizelka skórzana. Jakiego prawka? Te pudełko. No, pudełko tak. Trzeba coś pomącić. O, tutaj jest miejsce, gdzie pani Ula zawsze stoi, ale dzisiaj chyba nie ma. Może tak gorąco, bo gdzieś w krzakach. Tutaj jest różnych fanciorów. No która jest godzina? 9:35. Dzisiaj mamy 9 lipca, to jest drugi odcinek z tego targu. Się staram, żeby to miało tak około 20 kilku minut, plus tam jeszcze jakieś pogawędki zawsze, żeby tam tych 40 minut nie przekraczać. No różnie to bywa. Skarby z kartonów. I tych kartonów nigdy nie mam tego, wemy. Milion zabawek. O, części różnych motorowerów. To jest co tydzień ten pan. Można sobie tam poobczajać z talerzyki. Talerzyki jakie fajne. Mediatron 70, a tamten 60. Kucharyki łysy szuka. Filtr, a ta główka.
Cigarki, odznaki. Naprawdę? Tak. I w jakiej cenie? Jeszcze mam jedne zapasowe. W jakiej cenie będzie? Ja to nie znam. Ja się nie znam. Normalnie robię. Kurwa, przynajmniej łatwo. Nie robię normalnie. Otra, kurwa. Wezmę spodnie tak. Dobra. No, pójdę kupić, dam kurwa i mam cztery. Nie, wejście się. Dobra. Weźmiesz i wezmę we wcześniej przyniosę i już. No to. Tylko. To nie pójdzie za dwie kurwa. No. To za trzy. Pompka, pompka i lewarek. Tutaj nie, tutaj to idzie, bo tutaj tobie pan tą pasję ma ściągnąć. Zepki. Czekaj cenie. Zabawek. 12. A co gdzie? Nie ma. A jaka cena? Coca-Cola, szklanki. O, ten cały wór Lego. Ktoś się z was ostatnio pytał, czy Lego jest. O, zobaczcie takie radyjko. W jakiej cenie takie radyjko? Ile? 80 zł. 80 zł, jak za darmo. Ty otwarty. Trzeba pewnie popatrzeć, ale... Ale cena super. Zestaw pasów. W jakiej cenie takie pasy mocujące? 40. O, witam, cześć. Co tam słychać? Masz coś tu fajnego? O. Jest pan Bogdan. Ten pan kręci w internecie. Dzień dobry. O, cześć. Patrzę na ten, ostatnio patrzyłem. Bogdan, ile ty cenisz ten hełmofon? Bo ja się ostatnio nie pytałem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ty już się pakujesz o 9? Ja rozpakowany już jestem, posprzedawałem. Sprzedałeś wszystko? No. Dobra. Kurczę, malowany, ale dobrze wygląda do tych. Do zdjęć. Ile go cenisz? No weź. No proszę słowo. Cześć. Pozdrów całych, pozdrowienia dla Makipy oczywiście, o, dla małżonki, dla miło, dzieci miło, oczywiście też. Piękny. Ale mnie chyba nie było cię. Ja nie wiem, no może jeszcze? Być. Możesz być teraz poszukiwana możesz teraz nie, być. Nie, wolałbym nie. Nie będziesz. Czy myślisz? Jeszcze, no fajny, wiesz. To ty fajny, ostatnio właśnie się patrzyłem. No, zakarałeś No. Ale nie pytałem o cenę. Aha, i pozdrowienie dla takiego gościa, który lubi rogi i orły. Rogi i orły. No. Jak tam było? Na czasach? No, taki to był szybki, wiesz, wyjazd o tym. Też dobry, no muszę dopiero później, dopiero widzę, jak wyglądam, nie? Nie wiem o tym. Lustro bym ci dał, ale... Orzech. Zobacz, nie, no fajnie, nie wiem jak byłeś w tym muzeum PRL-u taki miałem, to miał, tam Grzesiu ma taki wiesz, wieszak, tam pełno tych kasków, nie?
chyba zauważyłem. Zaglądasz tam czasami? Że wszystkie twoje filmy mam obejrzane. O, to dobrze, ja tam właśnie subskrybowane. Cały czas sprawdzam listę obecności. Mówi, Bogdan wszystkie, był odhaczony. Wszystkie są. Moje i moje żony są. Jak nie na skopa, to tego. Konkurencję ci robię. O, widzisz, szyldziki. No i super, o. Road 66. I po ile tu gonisz, panie? No. Garaż. Która? Wszystkie są fajne. Inne trochę, nie? No. Ale tak to zostawiłem u góry. Która? A to z rano pewnie tu kupiłeś już, nie? Nie. Historyczna sprawa. Historyczny temat, czekaj, zobaczę tutaj. Czytasz bajki dzieciom? Czytam, no, ale takich starych już nie czytam. Starych nie czytasz? Co? Nie, ostatnio czytałem jakąś rosyjską tam, ten. Krokodyl dzwoni, czy coś takim dzwonkiem. Dzieciakom dasz. A. To możesz im poczytać. Koziołek Matołek. Jeszcze jest, wiesz, jeszcze jest. Tak? A nie masz o tym, Murzynek Bambo? Bądź poprawny, wiesz, to nie o to chodzi, wiesz, tym wszystkim. Nie, no wiem. To masz takie, wiesz, żeby... O. Wanda leży to w naszej ziemi. O Wandzie, która nie chciała Niemca, nie? No. Aha, o Boże, to takie... Patriotyczne. To takie pamiętam, czy mój były teściu to czytał dzieciom, jak ten, jak paluszki obcinali, coś tam takie, wiesz, za karę. Mocno wychowawcze, stara szkoła, pruska. Masz włączoną? Tak, mam, ten, będziesz dla Łukiego robił jakoś znowu? Coś nie? Mogę Łuk robić, no. Słuchaj, dam ci coś, tylko nie wiem, czy chcesz, gdzie masz auto? No tam gdzieś mam, ale co, to znowu mi dasz. Dałbym ci tego garbusa, byś na jego, na licytację. Byś... Którego, tego ciężkiego? Tego ciężkiego. No. Te... Dobra, nagroda, bo zawsze można na złą wracić. W razie czego, wiesz, jak nie weźmie. Wiesz, no. To takie jest, słuchaj, ani mi się tego nie chce wystawiać, ale to wiesz, może no. Się znajdzie ktoś. No to tak, to zrobimy jutro na ten, wiesz, mówię, jutro bo i poniedziałek, tak, ale to jakby będziecie oglądać pewnie w ten, to już będzie ten garbus, był. Był, albo zrobimy jeszcze. Ty, co to za mapy tutaj wielkie, sztabowe? Przecież obrabowałeś znowu ten jakąś szkołę? Historyczną. On jest cały, to trzeba go wypolerować. No, to jest się bawił. No dobra. To no. Ja się boję, to nie jestem taki silny jak ty. O, ja ci to dobre reklamówki jakieś tam. Ile te kartki? Proszę, 300 zł. Ło, ty masz takie rzeczy tutaj? Zobacz, ale ciekawe jest jeszcze. Oho, hala ludowa. A nie, tutaj te ceny, to wiesz, każdy przychodzi na Świebocki, to myślą, że coś kupi za 10 zł. No wiesz, u mnie to ja wiem, że chcą, ale ja jakoś taki jakiś inny nie jestem. Wiesz, ja nie ale też sprzedajesz, nie? Wiesz, jakoś nie narzekam, się powiem. Wiesz co, ja mam ostatnio ten, bo ktoś tam, czekaj, ktoś coś tam mówi, że jest taki temat, że handlarze. Ja mówię, nie, bo to są ludzie, którzy chcą sprzedać. Sprzedający, albo ludzie, którzy chcą się pozbyć. Przynoszą coś i sprzedają, bo chcą albo się pozbyć. Albo są tacy jak ja, którzy albo, się nie chcą pozbyć. Albo druga bez... sprawa, że nie mają wiedzy, ile co kosztuje, nie? Zgadza się. A ten, kto ma wiedzę, to niestety, no... Posłuchaj. Na miedzi siedzi, tak się to... Sam wiesz, nie masz tego z Hasioka, tak jak tu jest, bo tu trzeba też patrzeć na to, że na Świebowskim jest sytuacja taka, a nie inna. To nie jest typowa giełda starożytna, tylko na, tutaj jest ludzie, wiesz, no jest tych, kto on się cieszy, dostanie 5 zł i zaraz zamienia to na płyt. Do banku, bank zbożowy. Tak zbożowy, zwany, tak, no mu trzeba, wiesz, zbożowy. No, tak popierać polskie zboża, nie? No. I oni, wiesz, 5 zł i on jest szczęśliwy, chłopie, siedzi na tej trawie albo leży, nie? Mu tam wygodnie, to wiesz. To, no, to ale se... to jest takie wakacje, w czasy, wiesz, przyjemne spożytecze. To nie? Posiedzisz, takie... pogadasz. Nie byłeś tu, jakie tu akcje nieraz, to przecież ja mówię, szkoda, że się nie było, bo wiesz, kurde, furorę jako reżyser zrobił, to co tu odwalają, to przecież to jest ten. Dla Grzesia Boże ten palnik, nie? Aha. Miałem być, ale nie mogłem, bo wiesz, ale wiesz po tym filmie, że ten, zaraz Grzesiu miał numer telefonu, mówi, słuchaj, ty potrzebujesz, bo mam, wyślę ci palnik, nie? Od widza, że pozdrawiam. Zobacz, kto tam? Pastora. Pastorą, służąc Bogu, Ojczyźnie. O, co to za tam, na odznaczenie? To jest zachodnie, to jest rarytasik. Teraz zobacz, teraz zobacz halera. Takie to cuda. No, fajnie. Obrona Krakowa. Warszawa, i to masz takie ten, oryginały? Tak.
Nie boisz się tu przynosić? Nie boję się. Że sprzedasz jeszcze? Że sprzedam? To, że tak, wiesz, są ceny takie, że może nie sprzedam. Aha, no to po. To masz w srebrze carską. I tutaj musiałbyś sobie przeczytać przód i tył, bo jest to ewenement. Tego to, powiem ci, ja widziałem raz tylko w życiu. Kiedyś. Ile takie są kwestie? To, proszę pana... Rosjanie braciom Polakom? Tak. 1500 zł. Teraz mogliby sobie przypomnieć. Ale zobacz na daty, to jest... 1914, tak? Braterskie... Jak chcieli się z nami... Braterskiej łączności siła. Tak. Tak, Rosjanie przecież zrobili rewizję polską armię pod koniec... Tak, był taki moment. Chcieli się z nami integrować. Ja mówię, ja raz to widziałem. Ale ładne, no. No. To jest srebro? Tak. Srebro, no. Kurczę, fajne. Tu jest tą obronę Krakowa, widziałeś, nie? Wyjmij mi ją jeszcze. Wiesz, może, no. Zobacz, obrona Krakowa. To też jest tak zwany biały kluczek. No, ja to lubię przychodzić na takie stoiska, gdzie wiem, że coś jest fajnego. Ten pastor, mówię, kapelan, to też jest rzadkość. No i przede wszystkim jest rzadkością ten. Ziemie zachodnie. Masz, zazwyczaj jak trafiają, to trafiają w ziemie wschodnie, nie? Ale to jest armia, ale to jest druga czy pierwsza wojna światowa? Druga. Druga? No, ta jest pierwsza. Dziesięciolecie? Tak, dziesięciolecie obrony to jest za pierwszą. Mhm. To jest za pierwszą. Obrona granic, 1929. Tak, to jest za pierwszą. O, to i tu masz Podhalańczyków, przewodnik psa, oni mieli na patkach z dwóch stron. Kordzik. Wiesz? Mhm. Mówię, że to takie... Miałem ci przynieść to odznaczenie. Miałeś mi przynieść, ale wiem. Wiem, że ci się gdzieś wyluzowałem. Mi się też gdzieś mi się omskło. Papier mi się omskło. Worek mi się gdzieś omskło. To jest ten pies przewodnik. Tak. A tak z ciekawości, odznaczenia z polskiej marynarki wojennej się zdarzają? Zdarzają się, ale nie w tej chwili, nie tu. Super, to fajne. A czego tu widzę, tu jeszcze jakoś. A tutaj tu jest ta. Balon. No, ja tam masz napisane. Zawsze mówię, że wyjadę na chwilę, a później mnie wcięło, nie? Już Kamila zna tekst, że straciłem rachubę czasu. No. Jezu, jakie to ciężkie. Uki, o matko. Cegłówka i do tego, nie? To na wagę powiedzieli. No. Licytacja jest na wagę. Na wagę, no. To chyba nie rdzewka jest w ogóle. No. O, policja na tym. Teraz będzie inkasować. Dobra, uciekam. Trzymaj się. Miło znowu było cię zobaczyć. Pozdrów, no. Trzymaj się. I lecimy dalej. Ja. Hałasują. No, zobaczymy, kiedy zrobimy to na licytację, ale to jest mega ciężkie, ten garbus. O matko. I gdyby ucinki. Sorry? No. Gdzie Krzysztof? Gdzie jest Krzysztof? Obserwujemy, bo tam... Co tam się dzieje? Kontrola jakaś. Kontrola jakości? Mundurowa, tak. Pogadaliście? Pogadaliśmy tam z Bogdanem, o, tam ale policja, ale tam na kogoś się czai, bo słyszałem, że tych z tytoniem gdzieś tam zawijali, wiesz? No kogoś sprawdzają, patrz, na bok, widzisz, na bok. Tak. Ale fajny program tam chłopców z pracownikami. Fajny program masz, kurczę. Tak? Tam fajne zespoły, przecież patrzyłeś? No. Ja się wiem, tylko ten nie żyje, ten główny. To może przyjedziesz, co? Bilet masz już. Do łostki? Do łeby, no. Bilet masz, pole namiotowe masz. Będę tu siedział, kurczę, muszę zarabiać, wiesz? To ja tam jakbyś się rozłożył z towarem? Tak, to... Ty, w łebie jeszcze tego nie było, nie? Ja mam tam alejkę handlową, słuchaj, ale takich rarytasów. Ty. Te są po gruby za 12, a te są po 8. No. A to ten chłopak stał ten, tam tak, przynadł, jakby przy Bogdanie. Oni się na niego czaili tutaj, no. Oni się na niego czaili. I tam Jarek też coś? Nie wiem. Oni się na niego czaili, wiesz, i teraz go sprawdzają. Wczoraj też mnie zatrzymali, kurczę, rowery Michałowi. Pierwszeństwo mieli, wiesz, ale puszczają mi tam na Stalowej, to przejechałem tym rowerem. Oni sygnały, że dziwnie jadę, kurde. Aha. No, ale wiesz... A ty nie pijesz przez nic. Ja mówię, nie piję, czy piję. Miętę tylko. Powiedziałem, nie piję miętę. Ale słuchaj, jak ty pijesz miętę z butelki po flaszce, to po prostu...
Po co mi łańcuch na kierownicy, wiesz? Ale ostatnio miałeś po burbonie, no to bo się stłukła. Wiesz, co się stało? Tak, stłukła się? To tak fajnie stała i w którymś momencie tak pyk i wszystko zalało mi tu. O kurczę. Tak było, wiesz, tak było. Pyk i ciś. Aha. Ty się Krzysztof tu po prostu w tłum chcesz wbić i ten, tak. I z flaszką, nie? No. Lemoniada, wiesz jaki kurde, dobre. Cytrynkę. Mięta, a ja mam dużo, mam bardzo dużo mięty. No, no to mięty, jak świeżą dołożysz do tak, zimnej tak, wody tak, i ona tak powoli puszczy. Na tą pogodę. Ja zasadziłem, o, cześć. Co tam cię ten, co tam za akcja? Czapeczka, szukają tych po tych, po szukają kwasach. Tych, no. Po kwasach szukają. Już wiemy, że ten, że chłopiec... Pytał, dlaczego ja mam łańcuch na kierownicy? Ja mówię, bo do przypinania roweru. To tak? Zadają takie pytania. Aha, to co wiesz. Ale, takież, muszę ale słuchaj, to... pytanie, wiesz, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Tak. A tu miał ten, czapeczkę z marihuaną i tam jakieś ma trzepanie, widzisz. Ale to taki młody chłopaczek, to aż, wiesz, tacy chyba nie palą. Chyba, że medyczną. Medyczną i zaparzają przecież, herbaty robią. Zaparzają, no. Dobra, Krzysiu, jadę sobie. Fajnie, tutaj bym tu siedział. Ja jak zwykle przyjechałem na chwilę, bo dzisiaj mam znowu jakąś tam imprezę rodzinną. Rodzinna impreza? No, ale tu, wiesz, jak ja tu wpadam, to tak głupio, tak wiesz, wejść i wyjść, nie? Czy spotkałeś Ulę? Nie, nie ma tam jej. No. Była jakaś makutra stała, ale jej nie ma. W krzakach też patrzyłem, też jej nie ma. W krzakach. Ula, panie prezesie, jak tam? Dzień sprawy? Dobry. No, nie handluję. Tylko tyle przysiadłem się. Tak, tam kontrolują, mundurowi kontrolują. Nie chciałem. Dbają o ład i porządek. Słuchaj, ale jak ty zobaczą tutaj u ciebie, że ty masz zioła w polskim domu, to będziesz pierwszy do kontroli. Też mogą się, kurde, zainteresować. Tak jest. Zioła leczyć. To co ty nie mówisz, że ty masz stare zdjęcia? No dobra, puść sobie te zdjęcia, fajne są. To są stare pocztówki i ci będę przekładał. Ładne są. Tu jakieś wojskowe są. Nabyłem dzisiaj, wiesz? Poglądam po tym. Pocztówki takie są dla zakochanych. Tutaj. To są dla zakochanych wysyłali, widzisz? Albo jakiś ślubny element taki jest. Przed wojną takie były pocztówki właśnie. No. Może coś znani, wiesz? Taka para jest. Znana para. Tak. O, tu kopertę pan dostaje? Tak. Na wesele. Stefan i Barbara, znana ale para. Ale tutaj jakie zobacz. No jest, zdjęcie. Jest, wojskowe. Nie no, to takie wojskowe. Czekaj, jest podpisane? Wojskowe? Nie, 1916. Tak, pierwsza wojna światowa. Nie, to jakiś tam gdzieś, wiesz, rodzina. A tak, znaczy, rodzina. No. Kobiety popatrz, same, co z tej dzieci. Rodziny zostało po tylu latach, nie? No. Jacyś potomkowie mogą być. Ale tutaj dobra, było ale wojskowe. Kto, przyjął ci ktoś coś? Portretka wojskowa, widzisz? I to jest wojna. Tak, tak. To jakieś... Soldaci jacyś. Ruiny. Nabyłem to dzisiaj, wiesz? Ja lubię takie coś, zawsze się... To dobrze, to patrzę, cały poglądam coś, sobie, wiesz. Coś kupić, coś sprzedać. No. Coś tam. Nie no, faktycznie dzisiaj gorąco. Dobra, ale Krzysiu. Wczoraj było, powiem ci gorzej. Wczoraj było mniej stopni, a było gorzej tam w tej Sobótce. Jakaś taka była brynka. A ktoś oprócz ciebie jeszcze z takim towarem stoi w Sobótce, nie, czy nie? Ale był temat dla ciebie taki, kurde, jakbyś tam był, od razu o tobie pomyślałem. Był facet, przyszedł, miał pieska takiego małego, gęś, wielką gęś i kaczkę i oni jak rodzina za nim. O, taka ta gęś i kaczka bardziej jak ten pies się słuchali. Jak. Tak? Po prostu jakaś masakra, mówię ci. On wziął i chodził z nimi, bardzo mądry, nie wiem czy to jakiś profesor czy coś. I chodził z tą kaczką, ta gęś, w którymś momencie na plecy, taka miał w plecaku taką dużą puszkę, wiesz, do jedzenia. No, i no, na tą no. Gęś, ta gęś zaczęła pies się drzeć. On mówi, chodź tu, chodź, cię przytulę. Przytula ją, a pies się zaczął łasić i ta gęś się wkurzyła i za ucho go zaczęła. Ale na nim siedziała ta gęś? On miał tą gęś tu, a pies się łasił. Ten, mówisz, chciał też do pana. Gęś się wkurzyła i go za ucho tego psa. I wszyscy chodzili, robili taki materiał tam na kręciu, że po prostu masakra. Ale to pierwszy raz ten gość pierwszy raz, ja nie wiem, siedział potem u mnie, te kaczki siedziały w towarze. Tu spała kaczka, jakby było. Gęś siedziała i potem jak spadł deszcz, na tej takiej paterze mosiężnej, to piły potem sobie wodę z tego. Aha. No niesamowite, kurde. Szli wszyscy, robili zdjęcia. Czy co tam są różne jakieś gdzieś... zwierzęta też sprzedają, czy nie? Nie, on pierwszy raz się pojawił, on przyjechał z Kłodzka. On pod namiot gdzieś tam, pod namiotem mieszkał. Z gęś? Tak, i mówił, że one mają w domu kojec i od rodzenia do śmierci u niego tak będą żyły. Aha. Że nie rusz, nie zabije już, bo to rodzina jest. O, jak ludzie widzą, wiesz, jakie mądre są te gęsi teraz i kaczki, bo widzą u niego, obserwują, to dwa razy się teraz zastanowią, zanim
zrobią czarninę z takiej kaczki. Wiesz, bardzo mądre rzeczy, ale kurde, byś miał, tam byś miał taki materiał. O, widzisz, no, muszę kiedyś do tej Sobótki przyjechać. No, ale to zbieg okoliczności, bo wiesz? No. Że kurczę, że on się ten... Ja jeszcze go nie widziałem w życiu. Czasami. Ty, ale mówisz, że takie fanty to tylko ty, a reszta co tam? Jest jakieś warzywa, tak? Pida, warzywa, wiesz. Ludzie przychodzą pogadać i... Tam mało 8 tysięcy, Sobótka ma 8 tysięcy tylko mieszkańców. Mhm. Tu przejeżdżają tylko po mięso z Marcinowic i warzywa i kwiaty. Wiesz, jakieś pelargonie, kupują te takie pozycje. Czy... To muszę przyjechać hortensia, tam zobaczyć. Czy ma hortensję? Może jakąś hortensję? A piwonie? Mają wszystko, właśnie te hortensje niosą. Piwonie są najlepsze. Piwonie też są. Nie lepiej to wiesz, jak się z byle czego tak nieraz sobie. No tak, tak. To jest zdrowie. Także no. Kurde, tu się wiesz, wszystko pobudza w tym. Trzeba plecak, żeby ci nie... No właśnie, plecak, bo tam dostałem od Krzyśka coś tam na licytację dla tego Łukiego, bo takiego kolegę też ze Szczecina, że wiesz, stracił ten, dłoń, wiesz, no. I tam różne... Może coś przywieźć do licytacji, żeby... I przekazujecie pieniądze. Na razie tam jest tych do licytacji, także spokojnie. No. Krzysztof woził tak, bo to spalanie teraz będzie miał o 2 litry mniejsze, bo to było takie ciężkie, że... Taki garbus, wiesz? Boże, nie Krzysiek, Bogdan. Bogdan, no bo ja mówię, ten Krzysiek to no. Ten ze Szczecińskiej jest. Tak, 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 no. Tamten Krzysiek na razie odpoczywa. Córka dzisiaj jego była. I tak, ekspedycja. Dobra, ja uciekam, Krzysiu. No. Mówię, Krzysiu, z tobą gadam, mówię tak. Trzymaj się, kurczę. Bogdanie, myślę, no. Mówię o Krzyśku i tak. No. Jak już robisz w tej telewizji, to tyle tak. Tych imion no. Wazon, Krzysztofie. Wazon który? Wazon. Stówkę. Do mnie przychodzi kumpel, co 20, 10 lat przychodzi do mnie i tak... No, Mareczko, co tam u ciebie? A ja nic nie mówię, tylko reaguję na to. I po 20 minutach mówi, no to Krzysiu, to idę. Ja mówię, a na początku jest Mareczko. I myślę, żeby to tak zostało, jest fajnie po prostu. Reaguję na to imię cały czas, jest to Mareczek. Mareczko, Mareczko, jako piątkę. Ty, a to auto teraz tu widzę, amerykańskie? No właśnie, do... designu. Zdezelowany, ale taki model mi się podoba. No, fajny. Tak to takie, wczoraj dałem odcinek z takimi, słuchaj, no? Z takimi jak stoją właśnie przy Road 66, wiesz, w Arizonie. W patynie, mega. Auta amerykańskie to już nikt lepszych... No, muszę ci ten, musisz kiedyś wpaść na jakiś seans filmowy do seans mnie. Seans filmowy to jest ten, znikający punkt. Potem ten nakręcił, jak te dziewczyny gonią tego Kurta Russella. Też tam są te Challengery i te... No. No i co tam jeszcze? Znikający punkt? Easy Rider? Ale jeszcze był. Czekaj, no najważniejszy Bullet, ta akcja w San Francisco. 20 parę minut pościgu. No, tam też mam. Jaki to jest czas. Lubisz te klimaty, no. Ale teraz właśnie też, czyli 2 dni temu puściłem taki odcinek, jak byłem w miejscu, gdzie scena z Easy Ridera była kręcona, wiesz, jak on się tam, 13 minuta dokładnie, aha, wiesz. I gość kupił taką starą tą właśnie stację paliw, czy tam była jakaś restauracja, coś. I taki, wiesz, mega nakręcony, wiesz, że on właśnie, że to ma, jest to miejsce, wiesz, tym cały żyjesz. Aż fajnie się ogląda, nie, takich ludzi, nie? Co, jakaś stacja była, gdzie oni tankowali? Tak, no tam koło chyba naprawiali czy coś. Ja jeszcze nie miałem czasu, że do tego, wiesz. Dobra, uciekam, bo no, kurczę, będę tu siedział tydzień. Trzymaj się, cześć. No. O, ja tu nigdy nie wyjdę. A tu już mamy godzinę. Mamy godzinę, słuchajcie. 10.13, dobra. Idę szybko na warzywny jeszcze odcinek i do domu. Witam, cześć. Witam w podsumowaniu filmu, a w zasadzie w takiej pogawędce krótkiej, bo na targu fajnie, bo Bogdan poprzynosił jakieś różne odznaczenia ciekawe, albo ta moneta Rosjanie Polakom, dosyć ciekawy fant. Pierwszy raz coś takiego widziałem, nie wiem, jak widzieliście to napiszcie albo dajcie znać w komentarzach, czy coś was tam zainteresowało. Z Krzysiem niesamowite rozmowy, jak zwykle, do tej Sobótki kiedyś muszę pojechać, chociaż ten gość z tym gąsiurem to był jakiś turysta chyba, nie? Niezły folklor. Słuchajcie, od Moto Shreka przyszła do mnie paczka z Niemiec, ja już ją sobie otworzyłem,
Ja już ją sobie otworzyłem, bo chciałem wcześniej nagrać podsumowanie tam, gdzie zawsze z Kamilą na tarasu, no ale z dzieciakami się nie da. Musiałem się tutaj zamknąć w stodole i chwila ciszy, chwila spokoju. Tu witaj Marcin, mały podarunek z moich znajdek, może ci się spodoba, a jeśli nie, to zawsze znajdziesz na to pomysł. Pozdrawiam serdecznie, Sławomir Świątek, Moto Shreku. Kolega Moto Shreku ma też swój kanał właśnie, gdzie tam ostatnio widziałem, że pokazuje... A, czekajcie, pokażę wam. Zapakowane to było pancernie. Walter, o, i taka maszyna licząca Waltera. Model WR10. I numer Walter. To coś mi mówi ta firma. Nie wiem, może ktoś z was zbiera takie maszyny. Ja ją sobie gdzieś położę. Gdzieś muszę znaleźć najpierw gdzieś jakieś miejsce. dzięki ci Shreku za ten darek. Musimy się tam zgadać jak tam tą sobotę, bo ja w sobotę chyba będę na dniach wąsosza. Jest impreza. No i jest Moto Niedźwiedź, tak? Taki zlot motocyklowy w Rawiczu. W zasadzie to teraz to już chyba festiwal punkowy bardziej powinien się nazywać, bo 20, chyba z 20 kapel tam, kurczę, no straszny przemiał. Co godzinę zespół, także będzie się działo. O, już coś tam się dzieje. Helenka jeździ teraz na rowerze i co chwilę są jakieś różne zderzenia. W trójkę jeżdżą, więc się dzieje. Słuchajcie, chciałem wam podziękować za subskrypcję, za aktywność całą, za łapy w górę, za komentarze. 19 tysięcy, nie wiem czy to już teraz wybiło czy nie, ja jeszcze sobie zobaczę. Brakuje tutaj 10 osób teraz, na tą chwilę jak nagrywam, więc już pewnie w chwili publikacji filmu będzie 19 tysięcy, także mega mnie to cieszy, super, 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 fajnie, że jesteście, fajnie, że to się wszystko tak kręci. Ja wam tutaj pokażę jeszcze grafiki, jakie tutaj przygotowujemy, grafiki z kolegą Leonem, koszulki i gadżety Easy Ridera. Możecie sobie zobaczyć, co tutaj jest i co będzie dostępne na festiwalu. Tutaj koszulki festiwalowe i różne gadżety. Takie to wszystko będzie dostępne. Do 1 sierpnia działa wysyłkowa sprzedaż, a od 1 do 7 nic nie działa, a od 7 będziemy już na miejscu w Łebie i tam będziemy działać. O, tutaj jeszcze takie dziecięce rzeczy, wam pokażę grafikę. O, i tutaj już jakieś wejścia na pole namiotowe, parking festiwalowy. A muszę wszystkie tematy poogarniać, bo już mało czasu, a tutaj już mi się makówka gotuje z nadmiaru różnych zajęć i podogrywania tych wszystkich rzeczy związanych z festiwalem. Zobaczymy, jak teraz częstotliwość filmów będzie. Jutro chyba wejdzie taki króciutki film, zapis pogrzebu, ceremonii tak pogrzebowej, nie no pogrzebu Adama Mellera, założyciela najstarszego klubu w Polsce, Harley Davidson, w 1970 roku założył ten klub. No i tyle. I tyle w zasadzie. Za chwilę jeszcze reklamy. Po reklamach chyba będzie jeszcze jeden zaproszenie Zenka Kupatasy. Takie trochę inne. I film od Polish Bobera, bo znalazł tam dla nas jakiegoś kampera i nagrał filmik, także przypominam jeszcze, że jest ten dział właśnie filmikowy. Możecie coś tam nagrać, jakieś pozdrowienia. Może to być, nie wiem, 10-15 sekund w stylu pozdrawiam Makipę. Albo pokazać swój motocykl, swój garaż, coś tam. Będę też się starał nie zapomnieć dodawać w tych końcówkach filmowych. Dobra, trzymajcie się. Miło się z wami tutaj spędzało czas. Widzimy się na dole w komentarzach. Do zobaczyska. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy,
od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Cześć, Zenek z tej strony, pozdrawiam was from hell. Widzimy się na Bike Week Łeba w sierpniu. Przed chwilą na tym pięknym, tej pięknej scenerii zostałem obstrany przez ptaka. Mam nadzieję, że w Łebie będzie lepiej. Do zobaczenia. Marcin, proszę bardzo, kamper dla ciebie. Dla ciebie od całej rodziny, na Route 66. Zobacz ile miejsca. Możesz nawet łysego z zamkami pompowanymi zapakować. Zobaczmy, proszę bardzo, drobineczka. Zjedziemy do środka. O, nie wiem, widać tam coś. O. Bedford. Dużo tego na Cyprze. Jest kilka sztuk do sprzedania. Proszę bardzo. O, elegancki vintage. No, myślę, że byś zrobił furorę na Route 66. Taką maszyną, pan. Ło. Na chodzie wszystko. Masz paru autostopowiczów zabrać. No. Daj mi znać, co myślisz. Jak coś, to ogarniemy. Temat. Znam właściciela. No. Pozdrawiam z Cypru. Trzymajcie się, makipa.